Moi drodzy, ten drugi dzień zamyśleń rekolekcyjnych. W tej tematyce światła i ciemności niech wybrzmi do nas pewnym obrazem. Obrazem owej burzy na jeziorze. W roku 1633 spod pędzla Rembrandta wyszedł jego jedyny obraz marynistyczny, właśnie przedstawiający tę scenę ewangeliczną burzy na Jeziorze Galilejskim. Co ciekawe, ten mistrz światłocienia, przedstawiając apostołów w tej łodzi wraz z Jezusem, namalował tam 13 osób. Nie, przepraszam, 14 osób. Jezusa, 12 apostołów i kogoś jeszcze. Piątka z tych bohaterów tegoż obrazu mocuje się z żaglami, z linami. Pozostali skupieni na rufie łodzi, wpatrują się albo są blisko Jezusa. Zapraszam, aby może w domu zajrzeć do internetu, aby zobaczyć chociażby ten obraz. I niechże on, jak również to dzisiejsze przede wszystkim Słowo Boże, nam towarzyszy w tych rozmyślaniach. A chciałbym dzisiaj i jutro tak szczególnie dotknąć tego, co jest tymi naszymi nocami, naszą ciemnością i naszym bólem. Oto słyszymy w tej dzisiejszej Ewangelii, że pewnego dnia Jezus zaprasza swoich uczniów, aby popłynęli na drugi brzeg. Z jednej strony wydaje się to czymś oczywistym. Dla sporej części z nich nieraz pewnie wędrowali poprzez toni Jeziora Galilejskiego z jednego na drugi brzeg. Przecież część z nich była rybakami, więc także i te akweny nie były im zupełnie obce. A jednak można w tym obrazie widzieć pewną symbolikę, która dotyka też także życia każdego z nas. Jesteśmy na stałym lądzie, w miejscu, kiedy, gdzie i kiedy wszystko jest jakoś przez nas opanowane, kiedy czujemy grunt pod nogami. W naszym życiu codziennym pewnie chcemy takiej stabilizacji. I oto Jezus zaprasza uczniów, zaprasza nas, abyśmy wyszli w nieznane, abyśmy po wodach naszej codzienności przepłynęli na drugi brzeg. I też tak różnie tak bywa w tym naszym życiu, że chcielibyśmy wiedzieć, co na tym drugim brzegu jest. Mamy swoje plany, oczekiwania. Chcielibyśmy, żeby ta zapowiedź, propozycja była jakoś ugruntowana. Gdy wybieramy się chociażby w jakąś podróż, na przykład wakacyjną, w dalekie strony, wertujemy przewodniki, patrzymy na reklamy, biur podróży, może oglądamy nawet filmy albo polegamy na świadectwie naszych bliskich czy przyjaciół, którzy już zwiedzali nieznane dla nas miejsca świata. Chcemy coś wiedzieć o tym miejscu na drugiej stronie przysłowiowego brzegu. Jesteśmy do tego zaproszeni, aby wyjść z tego, co znane, ku temu, co nieznane. Ale jako ludzie lubimy różne zabezpieczenia. Jezus zaprasza uczniów. Wejdźmy do łodzi, przeprawmy się na drugi brzeg. Oni zaufali Jezusowemu Słowu. I my często też potrafimy iść za tą Bożą intuicją i dokonujemy w życiu wyborów, których do końca nie jesteśmy pewni. Próbujemy pójść w nieznane. Wielu spośród was ryzykuje często, zmieniając swoją pracę,
albo zmieniając miejsce zamieszkania, nie mówiąc już o tym, gdy zmieniamy jakoś stan życia. Mamy swoje oczekiwania, ale po latach widać, że często te nasze wstępne projekcje nie zawsze pokrywają się z tym, czego w życiu doświadczamy. Weszli do łodzi i popłynęli. Miało być miło i przyjemnie, może i nawet krótko, jeśli chodzi o jakieś zmęczenie. Ale okazało się, że ta przeprawa na drugi brzeg jest bardzo kosztowna dla nich pod względem przeżyć, emocji, poruszeń serca. I tak bywa dokładnie w naszym życiu, że pośród naszej drogi bywają te burze, te noce, do których nie jesteśmy przygotowani. I pozwólcie, że dzisiaj jakoś skupię się na trzech takich elementach nocy, czy można je nazwać trzema rozczarowaniami, które przeżywali uczniowie i które pewnie po części każdy z nas jakoś przeżywa w życiu. Pierwsze rozczarowanie to rozczarowanie sobą i tymi, którzy mi towarzyszą. Przecież wypływając, część z nich miała właśnie swoje plany, swoje oczekiwania. Mało tego, każdy z nich miał jakąś szczególną predyspozycję życiową, swoje talenty. Nie jeden z nich był rybakiem, można powiedzieć żeglarzem po tych toniach Jeziora Galilejskiego. Ale okazuje się, że to nie wystarczy. To nie wystarczy. Nasze umiejętności są niewystarczające. Czyż nie było w moim czy w waszym życiu takich chwil, kiedy rozczarowywaliśmy się sobą samym? Kiedy w młodości, albo mając lat 30, może 40, jeszcze snuliśmy plany życiowe, by potem z biegiem lat okazywało się, że nie jesteśmy w stanie podołać swoim zamierzeniom. Stajemy się bezradni, bezbronni. Czasami wobec choroby, wobec jakiegoś wydarzenia. Po prostu nie posiadamy takich umiejętności. Być może wówczas też szukamy jakoś winnych tego stanu rzeczy. Czasami obwiniamy siebie samych, wyrzucając sobie, że trzeba było może wcześniej pomyśleć o tym, może skończyć jakiś inny kierunek studiów, może pójść do innej pracy, może wejść w inną relację, w inny związek. Zaczynamy często obwiniać innych, którzy są wokół nas, tak jak pewnie oni na tej łodzi wzajemnie na siebie i wcale nieżyczliwie popatrzyli. Bo gdzie są twoje umiejętności, Szymonie Piotrze, który byłeś przecież rybakiem? Zaczynamy patrzeć na drugiego z rozczarowaniem. Ale jest i może być inne rozczarowanie. Rozczarowanie wspólnotą, która znalazła się na tej łodzi. A w tym kontekście myślę o rozczarowaniu wspólnotą Kościoła. Wchodzimy na łódź. Często Kościół określa się jako taką łódź piotrową, której Piotr ma przewodniczyć, Piotr, papież. I gdy zdecydowaliśmy się też przez swoje dojrzewanie w wierze, aby razem z Chrystusem jako naszym mistrzem i Panem płynąć po tych wodach życia, to nieraz być może zastanawiamy się, co ja tutaj robię na tej łodzi. Nie jedna siostra, nie jeden brat nasz w wierze też w tych szczególnych też czasach powiedział, nie, to nie jest moje miejsce. Czuję się rozczarowany Kościołem, jego nauczaniem, jakimiś starymi nawykami. Czuję się rozczarowany ludźmi Kościoła i tymi, którzy są jakoś ze mną wokół, ale także i tymi, którzy powinni przewodzić
i być wzorem postępowania. Jestem rozczarowany, jakoś wysiadają z tej łodzi, nie chcąc dalej płynąć. Inni patrzą na tę łódź i mówią, stara ona już jest, nieprzystająca do dzisiejszych czasów, nie idąca z prądami współczesności. Powinna kierować się zupełnie na inny brzeg, obrać inny kierunek. Nie zgadzam się z tym. Czuję rozczarowanie. Jest jeszcze jeden rodzaj rozczarowania nocy, którą owi uczniowie w czasie tej burzy na jeziorze, czy i my, możemy przeżywać. Rozczarowanie Bogiem, rozczarowanie Jezusem, już nie tylko sobą, nie tylko bliskimi, którzy na tej łodzi są, ale samym Jezusem. Gdzież On jest? Gdzie schowałeś się, Boże, gdy takie nieszczęście dotyka mnie? Gdzie śmierć zagląda mi w oczy, gdy za chwilę te fale zatopią całą tą łódź razem ze mną, z moimi bliskimi, z tymi, których szanuję, lubię, kocham? Gdzie jesteś, Jezu? Ty sobie tak spokojnie śpisz? I można też spojrzeć na, zadać to pytanie, spojrzeć na tę scenę z takiej perspektywy, a gdzie my byliśmy, kiedy wchodziliśmy na tę łódź? Usłyszeliśmy, że Jezus nas zaprasza. Tak, przejdź, wejdź do tej łodzi, popłyniemy na drugi brzeg. Ale później byliśmy zajęci tak bardzo sobą, tymi rozmowami między sobą, także i rozmowami może o naszych marzeniach, naszych planach, że już nie rozmawialiśmy wtedy z Jezusem. Poszedł sobie On gdzieś spać, daliśmy Mu święty spokój. Niech sobie śpi. Byłem samowystarczalny. Ale gdy właśnie śmierć zagląda mi do oczu, to wtedy przypominam sobie ta prawda, którą często mówimy w porzekadle, jak trwoga to do Boga. Jakoś wówczas mocno się odezwała. Moi drodzy, taki banalny przykład. Wielu, nie chcę powiedzieć, że wszyscy może, ale no pewnie wielu spośród nas posługuje się komputerem jako narzędziem naszej pracy czy komunikacji. Jest taka też funkcja w komputerze, uśpienie, hibernacja, kiedy długo jakoś z tego komputera dłuższy czas nie korzystamy. Komputer wchodzi w ten stan hibernacji po jakimś czasie. I trochę tak bywa z tą naszą relacją z Panem Bogiem, z Jezusem. Że dopóki jakoś pracujemy, jesteśmy w relacji z Nim, to jest dla nas ważne i dla Niego też. Ale gdy On niejako zaśnie, gdy my sobie odpuścimy tę relację, to wchodzi w ten stan hibernacji. Rozczarowanie Bogiem, rozczarowanie wspólnotą, rozczarowanie sobą samym. Ale co na to Jezus? Znamy historię, znamy to, co się wydarzyło na tym jeziorze. I słyszymy, że powstaje, ucisza, wiatr, fale. Ale pada tam bardzo znamienne słowo, nastała głęboka cisza. Nie, że od razu wspaniale dopłynęli do drugiego brzegu, ale nastała głęboka cisza. I powiem wam szczerze, że będę niesamowicie radosny i wewnętrznie spokojny, jeśli nasze rekolekcyjne spotkania będą miały chociaż jeden owoc, że przez kilka chwil, przychodząc tutaj do naszej parafialnej świątyni, gdzieś zagościmy, zasmakujemy w tej ciszy naszego spotkania z Bogiem. Kiedy choćby na ułamek sekundy zostawimy te nasze sprawy bieżące i poczujemy, że ja z Nim, z Bogiem przez chwilę jestem po prostu blisko, aby On uciszył moje rozkołatane serce. To będzie
jeden z najwspanialszych owoców tych rekolekcji, choćby trwał tylko kilka sekund, kilka minut. Nastała głęboka cisza, słyszymy w Ewangelii, która porządkuje wszystko. Nie tylko to jezioro, ale również te emocje owych uczniów, którzy teraz widzą Jezusa na nowo, którzy teraz czują się bezpiecznie, którzy teraz znów mogą sięgnąć do lin, które naciągają żagiel czy do wioseł, aby dopłynąć do tego obiecanego drugiego brzegu. A Jezus jeszcze im mówi, właściwie stawia takie retoryczne pytanie, gdzie jest wasza wiara, gdzie się ona podziała. I nie chodzi o to, że Jezus robi jakieś wyrzuty tym uczniom, tylko pyta o to, co wydaje się w tej relacji naszej z Panem Bogiem naprawdę najważniejsze, oprócz miłości i nadziei. Pyta, gdzie jest ta wiara. I pozwólcie, że zakończę tę dzisiejszą refleksję wierszem świętej pamięci księdza Jana Twardowskiego. On napisał przed laty taki wiersz właśnie o wierze. Zacytuję go. Jak często trzeba tracić wiarę urzędową, nadętą, zadzierającą nosa do góry, asekurując, głosząc stąd dotąd, żeby odnaleźć tę jedyną, wciąż jak węgiel jeszcze zielony, tę, która jest po prostu spotkaniem po ciemku, kiedy niepewność staje się pewnością, prawdziwą wiarą, bo całkiem nie do wiary. Szukajmy tej prawdziwej wiary, która jest nie do wiary. Zapraszam was na dzień jutrzejszy.